Halo, halo, siemneczko, z tej strony Hub, a w dzisiejszym, moi drodzy, fascynującym materiale porozmawiamy sobie na temat aktualizacji halloweenowej, a bynajmniej porozmawiamy o tym, kiedy dokładnie będzie zwiastun, co dokładnie znajdziemy w aktualizacji, a także jak będzie wyglądał wymiana skórek pomiędzy graczami, ale to wszystko wy tym materiale oglądacie do końca i oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeśli się cieszycie z tego, że Halloween już za niedługo, a my zaczynamy. Moi kochani, słuchajcie, dlaczegoś pewnie się zastanawiacie, ostatnio jest tyle aktualizacji, była pierwsza, była druga, była trzecia, no stary, nie mogę tego zliczyć. A ja wam, moi kochani, już tutaj tłumaczę. Zmiany są, oczywiście, moi drodzy, krok po kroku, a aktualizacja halloweenowa się zbliża do nas wielkimi krokami, dlatego twórcy przez ostatnie tygodnie narzucają nam tyle aktualizacji, no naprawdę jest tego sporo. Nawet ja na swoim iPadzie, który powinien być wydajny i wszystko powinno wyśmigać, no to też zauważyłem, że tych aktualizacji jest naprawdę sporo, a czasami iPad nawet po prostu no nie wytrzymuje. I twórcy przez ostatni czas, gdy nam rzucali te aktualizacje, oni w ten sposób po prostu grę przystosowywali do tego, że za niedługo wejdzie taka duża aktualizacja i takie wielkie zmiany, o których naprawdę wcześniej, kilka lat wcześniej, wszyscy gracze, którzy grali lub grają, lub będą nawet grać Stonefa, po prostu nie mieliby bladego pojęcia. A o czym ty, Habi, mówisz? Już wam tutaj wyjaśniam. Słuchajcie, twórcy od ponad roku, tak naprawdę w sumie nawet i półtorej roku, pracują nad naprawdę wielkim projektem, czyli oczywiście wymianie skórek pomiędzy graczami. I to jest właśnie ten wielki, jakże naprawdę potężny krok w stronę rozwoju gry. Bo zobaczcie, moi drodzy, że na przykład w innych grach mobilnych, no takie rzeczy, no chyba nie są zbytnio dostępne. No chyba, że tam w PUBG, czy tam w jakichś innych gierkach, ale w Sandofie, moi drodzy, to jest naprawdę rewolucyjna zmiana, która, moi drodzy, tak jak wam mówiłem, od półtorej roku, nawet od roku, przez twórców jest próbowana, testowana, wprowadzana i właśnie po to są te aktualizacje, żeby przystosować gierkę krok po kroku, małymi krokami, żeby twórcy mogli na spokojnie później tą aktualizację wprowadzić i żeby po prostu nie było takiego wielkiego postoju, gdy będziecie po prostu chcieli wejść do gry i na przykład nie będziecie mogli. No to wcześniej tak było oczywiście, ale teraz właśnie twórcy przystosowują gierkę do tego, żeby tak nie było. No i też, moi drodzy, jeśli chodzi oczywiście o wymianę tych jakże i skórek pomiędzy graczami, jak to będzie wyglądać, co się w ogóle wydarzy na rynku, a także jak myślicie, czy to będzie w ogóle opłacalne? Posłuchajcie. A więc tak, moi drodzy, słuchajcie, czy to, jak to będzie wyglądać, czy to będzie opłacalne? Ja oczywiście wam mogę powiedzieć tak, że na pewno, jeśli chodzi o nasz rynek, to na pewno, moi kochani, tutaj będą diametralne zmiany. Wszystkie, można powiedzieć, że oczywiście ceny wszystkich rzeczy, które tam będą, no to oczywiście uważam, że spadną, ponieważ, no wiecie, jakby, jeśli możecie to wypożyczyć, wykorzystać w inny sposób, no to jakby, no adekwatnie do tego ceny po prostu wszystkie będą tego spadać, no chyba, że, moi drodzy, będzie w ogóle na odwrót, czyli te wszystkie skiny nabiorą na wartości, ponieważ inni będą chcieli po prostu wam wypożyczać te rzeczy, te skiny, no i po prostu będą chcieli, aby te ceny były wysokie, więc po prostu cena skinów również będzie musiała tutaj być wysoka i na rynku właśnie to się zmieni. No i nie ukrywam, moi drodzy, że to może być naprawdę fajna sprawa dla osób, które na przykład będą chciały sobie wypożyczyć wiele rzeczy lub na przykład kupić wiele rzeczy, ponieważ też zauważyłem, że wiele graczy, szczególnie pro graczy, moi drodzy, zauważyłem, że po prostu oni, no tak można powiedzieć, że wszystko wyprzedają, tak naprawdę, moi drodzy, wszystko moi kochani wyprzedają po to właśnie, żeby móc nabyć te skórki i te skiny właśnie później, gdy te ceny wszystkie będą opadać i za niższą cenę będą mogli oczywiście je kupić. A jak ogólnie będzie wyglądać cały ten proces, no to oczywiście wam już tutaj tłumaczę, ponieważ on nie będzie zbyt skomplikowany. Wy na przykład macie sobie jakąś tam rzecz, wasz kolega chce od was na przykład spożyczyć na tydzień, no to oczywiście od was spożycza na tydzień, wy ustalacie ceny, wy tutaj narzucacie oczywiście swój, można powiedzieć, że cennik, no i później, moi kochani, adekwatnie do tego po tygodniu automatycznie gra wam zwraca tego skina do waszego ekwipunku, no i oczywiście automatycznie tym będziecie też mogli trochę sobie oczywiście dorobić. Uważam, że to jest taka fajna, tak jak wcześniej mówiłem, inicjatywa w kierunku rozwoju gry, a teraz przejdźmy do kolejnego tematu. Zapewne wielu z was się teraz zastanawia, Habi, słuchaj, kiedy będzie ta aktualizacja? Chciałbym w końcu zagrać oczywiście w nowej aktualizacji halloweenowej. Kiedy to mogę, w ogóle kiedy się mogę spodziewać, nie wiem, zwiastunu, aktualizacji? Słuchajcie, moi kochani, zwiastun oczywiście możliwe, że i będzie. Oczywiście to będzie zwiastun, czyli to niestety nie będzie taka wybitna forma jak na przykład podczas Subject X, gdzie naprawdę mieliśmy trailer cały w super oprawie, w superlatywach i oczywiście super ogólnie wyglądał. Tak mogę powiedzieć, super wyglądał i naprawdę się sympatycznie to oglądało, ale w tym
roku wydaje mi się, że poprzez natłok tych wszystkich nowości w lato mieliśmy naprawdę wielką aktualizację ze względu na spadek graczy, oczywiście w grze. Mieliśmy wielką aktualizację, żeby oczywiście nawrócić, można powiedzieć, uciekinierów do standoffa. Następnie mieliśmy wielki sezon 8 i naprawdę potężne zmiany na raście. No i teraz będziemy mieć oczywiście event Halloween, w którym naprawdę jest bardzo mało czasu, żeby się zmieścić do tego, żeby po prostu wsadzić gdzieś tam jakiś dłuższy trailer, no chyba, że twórcy nas zaskoczą, ale ja uważam, że to będzie zwiastun, który będzie miał mniej niż minutę, na przykład tak jak było w 2021 roku, gdzie wszedł oczywiście event Halloweenowi, ale ten zwiastun był naprawdę króciutki, a sam event naprawdę był bardzo fajny. No i tutaj wam mogę powiedzieć, że ten zwiastun możemy się spodziewać gdzieś w okolicach 25 października, ze względu na to bynajmniej, że oczywiście to jest piątek, z tego co pamiętam, no i też wtedy 25 października jest to dzień wolny, więc koło 18, gdyby taki zwiastun się oczywiście pojawił na YouTubku, no to oczywiście on by był krótszy na pewno niż minutka, albo gdzieś tam w okolicach minuty, tak to by wyglądało. Ja też, moi drodzy, uważam, że tutaj no zbyt nie ma czasu, to jest moja taka subiektywna opinia, że tutaj nie ma zbyt czasu na to, żeby gdzieś taki dłuższy trailer wrzucić, więc będzie to po prostu zwykły zwiastun, który będzie, tak jak mówiłem wcześniej, trwał krótko, a my teraz przejdźmy do kolejnego bardzo ciekawego tematu w tym materiale. A cóż to taki za ciekawy temat, Habi? A ja wam mogę powiedzieć, że tutaj będą oczywiście wielkie zmiany, jeśli chodzi o awatar gry na event Halloween. Jak pewnie widzieliście oczywiście na miniaturce, tak jak i teraz możliwe, że w filmie zobaczycie, no oczywiście będą nowe awatary. Czy to będzie, moi drodzy, na Androidzie, czy to będzie na App Store, czy moi kochani, nawet na urządzeniach z systemem, znaczy ogólnie na urządzeniach Huawei, to moi kochani, na pewno pojawią się właśnie takie awatary. No jak pewnie widzicie, dominuje tam po prostu kolorystyka niebieska. Na przykład na oczywiście miniaturce, którą pewnie już widzieliście i kliknęliście, a także stawiliście niebieską łapkę do góry. Moi kochani, to mogę wam powiedzieć, że tutaj naprawdę wygląda to ciekawie, ze względu bynajmniej, że jak pewnie widzicie, jest to taki antyterrorysta, który naprawdę fantastycznie wygląda, oprawa graficzna jest super, a na zdjęciu, które albo widzicie, albo też nie widzicie, w zależności od tego, czy będę mógł takie zdjęcie wstawić, to moi kochani, też widzicie antyterrorystę, ale już za jego pleców wyłaniają się naprawdę bardzo długie ręce, szpony i oczywiście taki event Halloweenowy, który naprawdę bardzo mocno tutaj widać i który bardzo mocno się wyróżnia. Słuchajcie, moi kochani, tutaj mamy antyterrorystów. Jak sobie pewnie przypominacie lub nie, starsi gracze na pewno będą pamiętać, że jako pierwszy event Halloween to oczywiście byli antyterroryści, oczywiście osobami, które mogły tutaj naszych kolegów z drużyny po prostu powalić i oczywiście też grali w drużynie antyterrorystów, a terroryści po prostu uciekali lub na przykład chcieli zabić jakąś tam część oczywiście zawodników, którzy grali jako zombie w drużynie. No i tutaj właśnie tak to wygląda. Pewnie widzicie też kolejne zdjęcie, a jeśli nie, to wam mogę opisać, że oczywiście leży sobie terrorysta, a za nim pojawia się taka jedna postać. No i tutaj, moi kochani, ja mam taką jedną teorię, którą wam mogę ogólnie powiedzieć, jak będzie wyglądać początek eventu Halloween. Jeszcze wam dodam do tego, że tą wcześniej myśl, co oczywiście mówiłem o antyterrorystach, to oczywiście chciałem dodać, że zapewne będzie to oczywiście mapa RAS, tak jak mówiłem także w poprzednich materiałach. Jeśli oczywiście nie widziałeś jeszcze, albo nie słyszałeś poprzednich materiałów, to zobacz na kanale poprzednie materiały i zobacz, co tam ciekawego oczywiście dla ciebie przygotowałem. A tutaj, moi kochani, jak pewnie widzicie, to najpewniej będzie oczywiście RAS. Następnie, oczywiście, tak mi się wydaje, że będzie to mapa Village, na to, że tam twórca, także wiele oczywiście także i koncepcji się pojawiło, jeśli chodzi o mapę Village, więc tak mi się wydaje, że Village, a także RAS to będą takie oczywiście eventowe mapy, na których bynajmniej będziemy mogli sobie oczywiście pograć nowy tryb. I co do tej mojej koncepcji, oczywiście na początek eventu Halloween, no tak pewnie widzicie zdjęcie, albo możecie sobie wyobrazić, że leży sobie terrorysta, który jest przykryty no naprawdę sympatyczną, bardzo fajną, pewnie cieplutką kołderką, a za nim, moi drodzy, jest po prostu taka postać typowo z Halloween. I tutaj mam takie dwie teorie. Albo terroryści, przepraszam, albo Axel Bolt pokażą, moi drodzy, jak to będzie wyglądać w zwiastunie. Cały ten wachlarz możliwości pokażą w zwiastunie, gdy na przykład tam, nie wiem, terrorysta idzie spać, na przykład podczas snu, jakby w event Halloween zasypia terrorysta i następnie, moi drodzy, w tym śnie śnią mu się takie rzeczy, że na przykład, wiecie, został zaatakowany przez jakiś tam naprawdę stworków mocnych z eventu Halloween, lub też na przykład można tutaj powiedzieć, że na przykład pojawi się w grze taka cutscenka, taka można powiedzieć typowa cutscenka, gdzie oczywiście wchodzimy do gry i jest tak pokazane, że terrorysta na przykład się kładzie spać i na przykład
jakby podczas snu mu się wyobraża to wszystko, co się dzieje podczas Halloween, no i później po zakończonym evencie Halloween jakby ten nasz terrorysta po prostu się ocknie, czy coś takiego. Tak mi się po prostu wydaje, ale czy tak będzie dokładnie, no to oczywiście samemu trzeba stwierdzić i samemu trzeba będzie zobaczyć. Też mam takie, można powiedzieć, tutaj możliwości powiedzenia oczywiście, co myślę, więc tak podczas tego, co oczywiście sprawdzam, to jeszcze gdzieś tam się natknę na takie jedno zdjęcie, gdzie ten terrorysta zostaje złapany i oczywiście jest już w oczywiście rękach tego stworka. Więc wydaje mi się, że albo on usypia ten terrorysta i oczywiście tam gdzieś sobie wyobraża, a później na przykład to staje się faktem, no albo po prostu to twórcy będą pokazywać w trailerze, co też będzie niesamowicie ciekawym, oczywiście takim różnorodnością, jeśli chodzi o takie rzeczy w Sandowie. Mam nadzieję, że już wszystko wiecie na temat aktualizacji Halloween. Jeśli, moi drodzy, jeszcze coś będę wiedział, to oczywiście wam dorzucę informację w następnym materiale, który możliwe, że nawet się pojawi gdzieś tam na weekendzie, więc, moi drodzy, przygotowujcie się do Mistrzostw Polski, ponieważ teraz wszystkie drużyny, które już się zakwalifikowały, będą mogły zmienić zawodników w swojej drużynie, no, nawet i wszystkich zawodników tak naprawdę, po prostu, żeby dobrać jak najlepszy skład na oczywiście nadchodzące Mistrzostwa Polski. To, moi drodzy, możecie robić, do tego was oczywiście też zachęcam, żebyście wzmacniali swoje drużyny, a ja już wam dziękuję za ten materiał, za ten odcineczek, trzymajcie się, miłego dnia i wyczekujcie na najbliższą aktualizację.